Wakacje to czas wzmożonego ruchu na plażach, szlakach wędrownych oraz kąpieliskach zarówno strzeżonych, jak i dzikich. To z kolei wiąże się ze wzrostem ryzyka zaistnienia wypadków, utonięć, a także uszkodzeń ciała związanych z nieumiejętnym korzystaniem z wody. Przykłady lat poprzednich dowodzą, że wypadki na akwenach wodnych często są następstwem spożytego alkoholu, stąd ważne działania prewencyjne. Podczas działań przeprowadzonych na akwenach w rejonie m.in. Zieleniewa, Ińska, Chociwla czy Suchania policjanci reagowali na wszelkie naruszenia ładu i porządku publicznego, a także sprawdzali, czy pływający nie znajdują się pod wpływem alkoholu. Wśród skontrolowanych ujawniono 3 mężczyzn prowadzących łodzie, będąc pod wpływem alkoholu. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zostali oni ukarani mandatami karnymi, zaś stery przejęły osoby trzeźwe. Stargardzka policja zapowiada kolejne kontrole tego typu.